pani Danuta Dzwonkowska maluje przepiękne bombki świąteczne. Zobaczmy, jak to wygląda. No to może na początek opowie pani, skąd w ogóle pomysł na takie piękne przystawienie bombek? No pomysł, to ja to jestem taka dosyć pomysłową osobą, lubię nowości. No lubię zawsze coś nowego, nad czymś nowym popracować. Bo jeszcze oprócz tego, co tutaj w tej chwili robię, to maluję obrazy na płótnie, na szkle, raftuję. No i z agroturystyką się zajmuję, także no i teraz w wolnych chwilach tutaj sobie maluję te pompki. Także cały czas mam jakieś zajęcie. Nie mogę narzekać, żebym się kiedykolwiek nudziła. A oprócz tego jeszcze teraz należę do Stowarzyszenia Kobiet Zgorzałego, bo tam został wybrany nowy zarząd. No i jestem wiceprezesem. Zostałam tam w tym kole gospodyń też w Stowarzyszeniu Kobiet Zgorzałego, bo to jak mieli jakąś tam małą przerwę, bo tam jakieś tam były takie sprawy, które trzeba było rozstrzygnąć i wybrać nowy zarząd, także teraz pracujemy od nowa. Wspomniała pani o tym, że rozwijała się pani artystycznie na wielu tych polach i malarstwo, i malarstwo na szkle. Na ściany, takie widoki na ścianach, kwiaty malowałam właśnie na agroturystyce u Richertów, kwiaty na ścianie i konie takie naturalnej wielkości. To, co właśnie, czym moi się zajmują, no i wydaje mi się, że właścicielka była zadowolona, bo dziś ciągle utrzymujemy kontakt, jesteśmy przyjaciółmi. Czy malowanie bombek różni się od malowania obrazów? Bombki to jest coś takiego, że no, to jest okrągłe. Mhm. I wiadomo, że na płaszczyźnie łatwiej malować, jeżeli jak na czymś to jest okrągłe. Nie? Bo tutaj na przykład trzeba, jeżeli się bierze taki poziom, to trzeba w tym poziomie malować, a nie mogę gdzieś na przykład w domku tak postawić. Nie? I, no i to jest trochę utrudnienie takie, no ale właśnie tutaj taką podstawkę sobie wymyśliłam. No i patrzę co chwilę, czy to wychodzi tak, czy to jest takie, jeżeli się patrzy z takiej pozycji, czy to jest taki poziom główny, czy to nie schodzi gdzieś na bok. Czy materiały do malowania bombek to są jakieś specjalne materiały, czy takie zwykłe farby, które można kupić w każdym sklepie dla plastyków? No to są w sklepach dla plastyków. No, ja pytam o farby do malowania bombek. No i otrzymałam właśnie takie. No i jeszcze wziąłam takie farby do malowania na szkle, jak się maluje. Ale te właśnie są trudniej się nimi maluje, bo one spływają. I trzeba wtedy raz położyć cienką warstwę, potem drugi raz następną warstwę. Nie można kłaść zbyt grubych warstw, bo spływają. No a tutaj tymi to dużo łatwiej się maluje. Widzę, że pani ma nie tylko różne kolory farb, ale też i brokat. Brokat kojarzy nam się ze świętami, z taką uroczystością. I widzę, że pani też zawiera te właśnie świecące elementy na swoich dziełach. No tak, tutaj też wzięłam takie brokaty, to też można kupić w sklepach plastycznych. W Gdyni kupuję, bo tam jest największy wybór. No ale te brokaty tak dużo połysku nie dają. Najlepiej, najwięcej połysku dają takie właśnie te tam sypkie takie, nie? To, ale przedtem trzeba użyć kleju, takiego, który tutaj mam. Taki klej to jest ten wikol. No i tym klejem pomalować przód, potem no i posypać. Potrząsnąć tą bombką, no i to spada i to już jest takie bardziej wyraziste. No a to tutaj też, tylko to jest wygodniejsze, tym się lepiej robi. No. A skąd pani pisze inspiracje na wzory? Bo tutaj są i elementy takie zimowe typowo i Mikołaje, ale też widzimy tutaj piękne wzory kaszubskie. No to są tylko moje inspiracje, to myślałam sama sobie, układam sobie takie, no sama sobie tak w głowie, w trakcie malowania to właśnie wychodzi,
Gdzie co jeszcze domalować, ale układam te wzory sam. Czy te bombki wiszą na choinkach, czy one są na takich, tutaj widzimy też takie fajne stojaczki. Ta bombka pełni taką typowo ozdobną rolę, można ją postawić czy na stole, czy pod choinką. No można postawić na stole, jako stroik na świątecznym stole. Bo jeszcze na przykład miałam takie stojaki, takie duże właśnie 15-centymetrowe bombek, to były takie szklane stojaki. No ale to już tutaj znajomy zebrali ode mnie kilka bombek, także w tej chwili nie mam. A poprosiłam o następne, to jeszcze do tej pory nie otrzymałam, a tutaj te, które jak byłam na zakupach tutaj w rynku w Gdańsku, to tam takich nie było, no i teraz mam coś takiego, że stawiam je na kieliszkę. Mm-hmm. Bo to też na pewno nie wygląda. Tak, oczywiście pomysłowe. No, bo kieliszka prawie nie widać, a bombka jest umieszczona w jednym miejscu. Te niektóre bombki są naprawdę duże, takie wielkie kule. Czy je się maluje jakoś łatwiej, trudniej, czy może to nie ma żadnej różnicy? No to trochę łatwiej, bo to jednak jest, nie jest takie małe koło, bo takie mniejsze, tym trudniej. Jaka jest główna różnica pomiędzy taką zwykłą bombką kupioną w supermarkecie, a taką przygotowaną własnoręcznie? Czy takie rękodzieło nadaje specjalnego charakteru pomieszczeniu, w którym się znajduje? No to jest to, że taka to jest niepowtarzalna. To są właściwie unikatowe, bo każda jest inna. Chociaż niby podobne, ale każda jest prawdziwie inna. Całkowicie. Niektóre są całkowicie inne, bo na przykład tutaj mam takie wzory, próbowałam podobne, tam mam też takie same, to jest wzorem kaszubskim, ale tutaj będę malować z tej strony, no sobie każdy inny widoczek, ale z tej samej serii, tak żeby było i tak, i tak. Opowiadała Pani wcześniej już, że wcześniej na bombkach pisała Pani Wesołe Świąt, tak. Ale teraz mówimy już Wesołych Świąt po kaszubsku. Jak to brzmi po kaszubsku? No to brzmi pełnych godów. No, bo właśnie zamieściłam kilka bombek na Facebooku. No i tam zauważył to Pan Szulist z Kanady, który tutaj często gości na naszych Kaszubach. No i napisał mi Pani Danuto, to nie jest prawdziwie polska bomba. Ja czytam, myślę sobie, no kurczę, o tym chodzi. A on, no i czytam dalej, no bo połowa jest, wzór jest kaszubski, a Pani sobie pisze Wesołych Świąt. A to się nie pisze Wesołych Świąt, to się pisze Belnych Godów. No i teraz tak pisze. Dla jego życzenia. No jego, no właściwie to tak powinno być, miał rację. Czy te wspaniałe bombki można tylko od Pani dostać, czy można je gdzieś kupić? No można dostać, no nie wiem, to zależy. Rozumiem. Jeżeli ktoś się zgłosi, to na pewno jakoś da się załatwić. A może robi Pani też jakieś inne ozdoby związane ze świętami? No jeżeli chodzi o święta wielkanocne, to wtedy maluję jajka też, nie? No, a tutaj te święta, no to w tym roku właśnie wzięłam się za to takie malowanie tych bombek, bo tak jak już powiedziałam, lubię zawsze coś nowego wymyślić. Jestem taka niestała w takich pracach ręcznych. Nie? No ale jest też, no i maluję obrazy, no teraz tak sobie pomyślałam, żeby może lepiej bombki sobie położyć na święta. A jak u Pani wygląda ten okres świąteczny? Kiedy zaczynają się już przygotowania do Wigilii, do świąt? No to tak chyba w każdym domu kaszubskim, no to przed świętami trzeba gruntownie wszystko posprzątać, tak żeby cały dom był pachniał czystością. No i następnie przed samymi świętami robi się zakupy. Potem, no jeszcze wcześniej to właśnie piecze się te pierniczki, pierogi się przygotowuje, no i tak jak w każdym domu kaszubskim, to chyba tak raczej teraz. Przez to, że Pani maluje już teraz te bombki, to już tak, Pani jest chyba w nastroju świątecznym, tak? No właśnie. To już tak w ogóle, jak się mam tutaj zrobiłam taką wystawę, to już lubię, w ogóle nie to, że tylko maluję, ale jak sobie to tak pomaluję, to tak lubię sobie siedzieć i raz na telewizor, raz na bombki. Patrzę sobie w wolnych chwilach.
Myślę, że możemy chyba wszystkich zachęcić też, żeby każdy sam sobie zrobił taką bombkę. Pewnie. Bo nawet jeżeli to nie będzie równo i tak jak z fabryki, to, będzie ta bombka wyjątkowa tak, i tak, jego. Tak. Każdy będzie mógł, może sobie sam, no jeżeli ma na to ochotę, bo nie wszyscy lubią, ale ktoś na przykład mi mówi, że może by i namalował, ale strasznie nie zniósł by tego tej nudy takiej. A ja w tym momencie się wyciszam i w ogóle zamykam drzwi, żeby spokój, żeby nikt nie chodził, no i wtedy sam odpoczywam przy tym, przy takiej pracy. Teraz są bombki, na Wielkanoc pewnie będą jajka, a jakie jeszcze artystyczne plany ma pani? No, jakie plany mam? Chciałabym się rozwijać w tym kierunku. No i jeżeli będą chętni, no to właśnie, jeżeli chodzi o te warsztaty, no to zapraszam wszystkich, którzy są tym zainteresowani, także i bombki, i jajka, i obrazy, i malowanie na szkle, i kaszubskie wzory, i własne koncepcje tam, inspiracje własne, które można, no od siebie, wszystko co jest dać od siebie. A jakaś może wystawa w najbliższym czasie? No wystawy, to już miałam wystawy obrazów olejnych na płótnie, to już kilka miałam takich wystaw w Echerowie, w Gdyni, w Czczewie, no i zapowiadałam się następne, ale w tej chwili no to już jest taki okres świąteczny, także to trzeba teraz myśleć o święta. A co najbardziej lubi pani malować, jeżeli chodzi o obrazy? Najbardziej to zawsze uwielbiałam konie. Bardzo mi się podobały konie, no i lubiłam konie i miałam styczność z koniami. No i a druga rzecz to kwiaty są najpiękniejsze, jak można sobie wyobrazić. W ogóle czy to coś takiego naturalnego, piękne kompozycje, takie jak na przykład tutaj takie cień, no i różne takie. Kobiety maluję też takie damy w strojach takich balowych, pięknie ubrane, pięknie zgrabne takie. Tak jak że przejdzie to w czasowicz, jaki to ma, może sobie popatrzeć, cieszyć oko, jak to mówią. Jak przyjeżdżałam, że te same damy takie tu na klatce schodowej wiszą, warto sobie tutaj postać i popatrzeć, chociażby to mówił. Czy najnowsze pani dzieła można gdzieś podziwiać? Wspomniała pani, że część rzeczy pani publikuje na Facebooku. Tak, na Facebooku też i mam swoją stronę taką artystyczne malowanie ścian w internecie. Więc warto te dwie strony śledzić, tak? Tak. No i na Facebooku i właśnie ta moja strona. Ale tam jest malowanie ściany i obrazy olejne. Ale jeszcze wtedy bombek nie malowałam. Jak zaczęłam tą stronę, otworzyłam na internecie. Dobrze. Dziękujemy ślicznie. No, dziękuję.